Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Witam się z nami w środku cutscenki, która odpaliła mi się w momencie, w którym piątego żołnierza z dawnej bazy wziąłem właśnie do naszej obecnej. Zobaczmy, co takiego się dzieje. Stay back. It's too dangerous. Hey. Back up. Said no. You have to stay back. Some things can't be helped. Back to your quarters. Oświeci mnie ktoś, co się dzieje? What's going on? Shabani. Mayaka Nine Kingo ya Shabani. It's down there. Hey. The tank at the bottom is filled with chlorine disinfectant. One whiff and you'll suffocate. Don't even. How could you let it fall down there anyway? Po pierwsze, po co wam coś takiego? Po drugie, macie chyba maski gazowe i zbiorniki z tlenem, nie? Oczywiście. Ile pewnie mu zarąbał i tam wrzucił. Wow! Go down there, and it is over. Boss! Hey, listen to me! There is no way to recover the body. Stunt was that? Trying to panic us. O kurde! I wychodzi z Kubana. Pasożyty naprawdę dają niezły regen, widzę. Wow! Choć nawet ją nadwyrężyły. W sumie no głównie ją, bo ona przez skórę oddycha. Look. Here. About that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse. Human. The pod maintained a low internal temperature the whole time, and very little outside air got in. That would have slowed down decomposition. Still, the remains were mostly skeletal. Estimated time of death is between 6 months and a year ago. We put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Okej. Kasety miały być i kiedy indziej, ale to mnie naprawdę zaintrygowało. Tylko dobra, może odsłuchajmy lepiej w helikopterze. Roger.
squad. Arriving shortly at LZ. Jak tam quiet, zobaczmy. Nie ma jej. Niestety. W sumie no w tak krótkim czasie raczej nie mogłaby się zregenerować, nie? Przejmę tę kasetę, bo naprawdę mnie to teraz ciekawi. Burgery. Obiektywy Skullface'a. Badania Code Talkera. Metallic Arcarea. Sahelanthropus. Pasożyt strun głosowych. Człowiek w ogniu. O, wypytywanie czy tam przesłuchanie Huey'a. Ciało w podzie sztucznej inteligencji. Strangelove was doing AI research in that lab. Why hide that until now? Why? Okay, so what? I wasn't working alone. You've got to understand. You do understand, right? I didn't want to drag her into this. It's my load to bear, alone. So you didn't create the AI intended to drive Sahelanthropus. It was Strangelove. Skullface was never in favor of AI control. So, naturally, they argued. Strangelove, she got him angry, and he killed her. How? You didn't see it? So you found her inside that pod after the fact. And you just left her body to rot in there. Or perhaps you put her in there afterward. I asked him not to take her away from me. So she was killed by Skullface, but you asked nicely, and he put her body in the AI pod for you? That's right. Kręcisz. Pathetic. You know, we have another idea. That you killed her. Me? I couldn't kill her. You killed her and locked her body in the pod. I wouldn't. Don't treat me like one of you. I can't just kill anyone whenever I feel like it. I'm a normal human being. Oh, I see. So you just shut her inside and waited for her to die. I would never do that. What, you mean she killed herself? Yes. She climbed inside that pod and shut the door. It can't be opened from the outside. It was suicide. Suicide, I said. She killed herself. She got in when I wasn't looking and suffocated. She'd often try to do things like that. By the time I realized and opened the door, she wasn't breathing. I got scared and shut the pod again. I couldn't bring myself to open it back up. That's right. Me? Kill her? What is wrong with you? Kręcisz, stary, kręcisz. I see. Just tell me one more thing. Haven't you gotten enough today? Okay, I see. It's a painful memory. You don't have to answer, just listen to the question. You see, we examined her remains. She had a scar on her lower abdomen, a surgical scar. It had been stitched up and had fully healed. Meaning it was long before her death. She had a child, didn't she? Your child. Where's the kid? How should I know? So there is a child. I've never seen his face. What do you take us for? They took it all. Even my child. I didn't even know he'd been born. I lost
everything. How old would he be? It's 4 years since then. And you know it's a boy. Strangelove said so. And his name? We called him Hal, even though I never saw his face. Wow. Wow. Okej. Jakby... Nie wiem, co powiedzieć, no... Nie wiem. O, dobra, Quiet wyzdrowiała już, na szczęście. Ale Quiet raczej nie będzie mi tutaj potrzebna. Mission accept heading to Afghanistan. Dobra. Aha? A co, tak od razu? Serio? System by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Ej, nawet broni nie mam. Mam ramię. Stun. A to jest to moje ramię? Kurde, muszę sprawdzić, jak zaskoczymy z tego. Nie! To jest to najzwyklejsze ramię! No nie wierzę! Wrzucenie na misję totalnie gołego! Ja mam sobie tak radzić? Kto na to wpadł? Cześć, no, nie powiem, jest to jakieś wyzwanie, no ale... Chociaż podstawowe gnaty byście mi dali! Bo bombę, żeby wysadzić te komunikacje. Co ma z tym dalej zrobić? Bo nie mogę sobie niczego zrzucić, nie? To jest prosta droga tak naprawdę, nic więcej. Gleba, gleba, gleba! To locate the communications equipment at the facility. A zamknij mordę. Czekamy pana. Zabieramy broń. Co na blisko, nawet trzeba powinna dać sobie radę. Nie tak dla jego sobie wysłałem do bazy, wiesz? QRB. Subject on board. Leave the rest to us. No żeś ty gnoju jeden, ty! Bo teraz oznaczę te cele, no. Dobra, jeden jest gdzieś tu. O, tu i na górę. Teraz spróbuję zabrać diament. Trę już tak swoją drogą, ale diament jest najlepszy. Tej trójki. Dobra, zobaczmy, czy strzelba da radę. Tak. Niestety strzelba jest bez tłumika, więc to momentalnie zdradza moją pozycję. O, bynajmniej nie w burzy piaskowej. Nice, that's the second one. It wasn't the last of them though. Keep going.
No, tu jest ostatni. Kurde, spodobałem poważnie. No, przykro mi, kolego, musiałeś zginąć. Jest gdzieś snajper, to się go też pozbędziemy. Już trudno. Podbędę to ewentualnie bez zabijania. Ewentualnie. O, jak miło! Gleba. Żadna SMG. To. Leć sobie. Zmiana broni. Wycelować. Okej. Nawet się udało. Choć nie do końca tak, jakbym chciał. Szybko, helikopter. Zabieraj mnie stąd. Także mogę tego killerbi zrzucić z pleców. To jest trochę dziwne, że nie mogę się pozbyć broni, tutaj nie ma amunicji. Ląduj! Zabieraj mnie stąd. No i pięknie. Co to się zgliczował ten te zapięcie? Extraction arrived at mother base. Mission complete, boss. Co? Jak to na eskę? Myślałem, że tu nie będzie eski przez to wykrycie, a tu proszę. Jednak jest. Dobra, tutaj oczywiście pomijamy, nie ma sensu tego sprawdzać. Nic nowego też się widzę nie pojawiło, więc... No. Dobra, biorąc pod uwagę, co będę musiał wyciąć, to może spróbujemy się jeszcze czymś zająć. Jakieś challenge wpadły, widzę. Aha, no tak. Oczywiście, wywaliło mnie. No to hatfu internecie. Co my tu mamy jeszcze? Mamy to z rozwalaniem czołgów. Mamy jeszcze to. Total stealth. Spróbujmy to zrobić. Wiemy, co mamy robić i nie powinno też zająć zbyt dużo czasu. Wezmę sobie pieseła raczej, bo on oznacza mi od razu po pierwsze moje cele, a po drugie najbliższych wrogów. A to pozwoli mi od razu bynajmniej już mieć jakiś rekon, jeśli chodzi o okolice. I być może odstrzelić paru w łepetyny. Oczywiście ze skutkiem usypiającym. I to jest, zakładam, misja, która jeśli zostanę wykryty, to momentalnie jest ona failowana. Tak więc trzeba się będzie naprawdę postarać. This contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. No tu w przypadku tego rodzaju misji raczej zniszczenie ich nie wchodzi w grę. No chyba, żebym po prostu podszedł, odłożył C4, odszedł potem gdzieś daleko, bum. To wtedy być może. Nie, chowaj mi to. Myślałem, że już mogę zaskoczyć. Mogłem się w sumie w noc tutaj wybrać, no już dobra. Chociaż w sumie... A nie, bo gdybym użył mojego D-Walkera z opcją wyrzutni fultonów, no to od razu misja jest na... maksymalnie na A tylko do zrobienia.
Co jest dla mnie naprawdę dziwne, no bo po co dawać graczom możliwość zrobienia z czegoś takiego, skoro nie można tego w misjach wykorzystać, żeby mieć najwyższą rangę. Czy tam ocenę, a nie rangę właściwie, bo rangi to są te kryptonimy. Chłopie, weź na to, wejdź mnie, nie denerwuj. No psz. Czasami o żart zakrawają niektóre te akcje. Kiedy poproszę o moją sniperę. To jest w ogóle jeszcze lepsza snipera niż ta, którą miałem, bo to nie dość, że ma 20 naboi w magazynku, to jeszcze mogę tym, mogę tym strzelać bez przeładowania od razu, natychmiastowego. To mi się akurat przydaje i to mocno. Okay, mamy kogoś. Czy jest sam? Nikła na szansa. Dobra, Walker Geary, z tego co kojarzę, to były tam wyżej chyba. Chyba tam. To jest kolejny ziomek. No niestety nie zdążyłem go zaznaczyć. A, tu jest jeszcze jeden, proszę. Tego nie widziałem akurat. Ładnie trafiony. To mi się podoba. A, ten się schował do namiotu teraz, dobra. Też jest opcja, żeby gościowi widzę zabrać znowu Killer B i pewnie wysadzić z odległości te Walker Geary, ale lepiej nie. Lepiej nie. Oczywiście, ktoś go zauważył. No jak? Tego oczywiście nie trafię za żadne skarby. Okej, póki mnie nie widać, to jest dobrze. Morda! Uff, ale było blisko. Się Frey w ostatni... Ale się Frey w ostatniej możliwej chwili chyba obrócił. W sumie czekaj. No właśnie, pies może zakotować tego gościa. Proszę. Attack. Miło, od razu dwóch na nas zdjął. Od razu tych gości pozbywamy stąd. Też nie mam pojęcia, jak długo działa ten stun od pieseła. Ten gość się odezwać nie zdążył! Psa, bo idzie nawet nieźle. Dobra, zdążyłem ogarnąć mu tego, ale... Wow! Ale lag z mojej strony! Boże, dlaczego sobie bzdurałem, że to jest mój?
Ale jakim również zauważył? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie zauważył, to najważniejsze. Wiesz dlaczego, stary? Bo tak robić się powinno. Idziesz ze mną, bo polecisz szybszą drogą. Okej, nawet idzie nieźle. Za którym podejściem? Chyba piątym? To tak przy okazji mogę zniszczyć, żeby im narobić trochę chaosu. Dobra, jak będzie szybciej, nie to opcja. Z buta. No, w sumie. Chyba z buta byłoby szybciej, ale spróbujmy może helikopterem. O! A nawet nie helikopterem byłoby najszybciej, bo mogę zaraz sobie go obok tutaj przyzwać. No ale niestety to by się wiązało z natychmiastowym wykryciem mnie, a tego wolę uniknąć. Dobra, chyba stąd przyszliśmy, więc tam wezwijmy śmigłowiec. Oczywiście, że z dupy nagle pojawią się tu przeciwnicy. Dobra, zasięg powinien być w miarę duży. Spróbujmy to teraz wysadzić. Dobra, nie wierzę, że to natychmiastowym wykryciem mnie, tak więc to mnie akurat zadowala. To ich na trochę zajmie, a ja dzięki temu mogę lecieć prosto do śmigłowca, nie bacząc na żadne zagrożenie. Moment. Okej, okay, ogarnięte. Wracamy tutaj. Jak milusio. No i pięknie. Nawet że. Szkoda, że dopiero za piątym razem, ale udało się. W końcu to ogarnąć. Teraz nic, tylko wsiąść do śmigłowca i stąd spadać. Let's go. XD. Połączyło mnie na moment, żeby zaraz mnie wypieprzyć. Okej, no tego się spodziewałem, głównie za te powtórki. No dobra. Nawet mogę całą akcję ocenić na plus. Tak więc... Boss, we were right. Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Detali to CFA. No, to jest chyba to samo, więc myślę, że to możemy pominąć. Bo to jest, wiadomo, to jest ta sama misja, tylko że z warunkami, które muszę wykonać, a fabułę już znamy. Więc na spokojnie to pomijamy. Kurde, cały czas muszę jakoś ogarnąć sobie sytuację, żeby zaczęło padać w bazie, żebym mógł tam wrócić z Quiet. Bo za to, że mamy z nią właśnie full tej, full relację, to powinna jakaś dodatkowa cutscenka się pojawić. Powinna, ale wciąż nie wiem, czy się pojawi. Bo muszę to jakoś przetestować, nie? No dobra, na razie wrócę do bazy. Chociaż czekaj. Mogę sobie wybrać na teraz zmianę na pieseła na quiet, czy nie bardzo? Zobaczmy, nie wiem, przyjmijmy tę misję i tutaj.
I teraz zmienimy pieseła na Quiet. Okej. Okay. I czy pieseł, czy będzie pieseł, czy będzie Quiet? Jest Quiet. Fajnie. Dobra. To spróbujmy teraz wrócić do bazy. Czy będę miał szczęście do bazy, Boże. Do pogody, czy tak średnio? Tak! To taka scenka! Nice! It's raining. Ona się teraz zrobiła taka lekka jak powietrze, czy jak? Ładna muzyka przygrywa, to muszę przyznać. Mylane, zaraz zejdę. Bawią się. Ale muzyka jest zajebista. Widać, gdzie jesteś. Buty się nie zrobiły niewidzialne. Dobra, no. Nawet fajnie. A na której platformie się wylądowali? A, na Command Platform. Spoko. Dobra. No to co? Mnie to zadowala. Wszystko było spoko i... jak zapowiadałem... no. Czas w końcu zrobić te... materiał z kasetkami. Choć zajmie to troszkę czasu. Zjeżdżaj na dół. Hop-siup. No i dobra. Ja w takim razie siadam do tego materiału z kasetami, a my widzimy się w kolejnym materiale. Proszę. W jeszcze następnym, bo następny to jest materiał z kasetkami, a w jeszcze kolejniejszym z Metal Geara będziemy się zajmowali kolejnymi misjami. Skąd mi tak skrzywić w krześle? W fotelu. I myślę, że najpierw zajmiemy się... No tak, bo to mogę tylko w tym zobaczyć. W sensie muszę być konkretnie w tym naszym ACC.
Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się tymi dwoma misjami, które wymagają powtórki, żeby to była taka osobna misja, w której będziemy kontynuowali fabułę. O ile w pewnym momencie powtórek po prostu nie będę robił już poza nagraniem, no bo wiadomo, są to powtórki, choć w sumie niby powtórki, ale może zdarzy się coś niecodziennego. Jak na przykład w tej misji, gdzie chyba 5 razy musiałem ją powtarzać. No ale dobra, nieważne, nie. Tej? Nie, tej, tą musiałem powtarzać. No dobra. Bez żadnego przedłużania, do usłyszenia w za dwa odcinki. Wiem, nie bardzo poprawnie po polsku, no ale... Nie, o, fajna koza. Nie mam teraz niczego lepszego do powiedzenia. Za dwa odcinki z Metal Gear'a, gdzie będziemy kontynuowali fabułę. Tutaj na szybko zobaczmy, czy są może jakieś nowe... O, jest! Jest Sahelanthropus. Jest Skullface. Chyba jakieś... Nie, to już było. No, czyli chyba tylko Sahelanthropus jest tutaj nowy. Tak mi się wydaje chyba. A nie, jeszcze jest tutaj Code Talker. O, Eli, to jest chyba nowe mi się wydaje i to z koniem. Te dwa Squad mogą być też nowe. To z Piesałem w sumie chyba też. W sensie to nad tym zdjęciem, jak wchodzą do Choppera, a pod tym... No tak, jak Piesał jest mały, o to mi chodzi. Cały czas. Tak patrzę, czy jest coś z Battle Gearem, no ale z tego co widzę, to... Nie bardzo. Dobra. Okej, no to już bez zbędnego przedłużania. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Cześć.